Witam szanownych graczy, witajcie w Heroes of the Storm. Dzisiaj chcę z wami pogadać o mega ważnej rzeczy. Właściwie bardzo mało takich filmów jest w sieci. Mówię tutaj o first picku, czyli postać, która jest pikowana, wybierana na samym początku draftu. Draft to 80% wygranego meczu. Przeważnie tak się mówi. I to jest naprawdę ważne, żeby dobrze rozegrać draft, bo później idzie jak po szynach. Łatwiej się gra. Jeżeli wybierzemy chronię na first pick, nowe na first pick, to gwarantuję wam, że będziecie mieli bardzo ciężkie życie. No chyba, że przeciwnik nie ogarnia counter picków. Więc jeśli myślimy sobie o wyborze postaci, czasami oczywiście jesteśmy pod presją, na zasadzie zagapiliśmy się, tam mało czasu jest i pikujemy o cokolwiek tam się zdarzy, ale ogólnie wcześniej powinniśmy sobie pomyśleć o czterech rzeczach, czyli innymi słowy. Pierwsza sprawa, kompozycja dla naszej drużyny, kontrowanie przeciwnika, na jakiej mapie gramy i jak wygląda aktualna meta. Zacznę od mety, o co w ogóle chodzi. Jak zapewne wiecie, w danym czasie dane postacie są lekko zbuffowane, lepiej sobie radzą, niektóre są znerfione, gorzej sobie radzą, więc z perspektywy aktualnej mety trzeba też patrzeć, jak sobie radzi dana postać. Jeżeli chodzi o kompozycję drużyny, jak zapewne wiecie, są ulty, które świetnie ze sobą współpracują, na przykład pierwszy rzut na taśmę Tracer z Tassadarem. Genialna sprawa, bańka, tarcza na Tracer, ona przelatuje, strzela, leczy się, demoluje wszystko. Pierwsza sprawa, więc świetna rzecz i to też oczywiście możemy wspomnieć o banach, że zapewne jak zobaczycie jakąś postać, która się świetnie kombuje z kimś, no to musimy zbanować, wiadomo. Tak to mniej więcej działa. Ale jeżeli chodzi o first pick, to powiem wam, że jest kilka postaci, które za żadne skarby nie powinniśmy brać na pierwszy rzut. Z tego względu, że dość łatwo jest kontrować. Teraz ja myślę tutaj o postaciach, które po pierwsze mają niewidzialność i nie mają żadnych ucieczek. Innymi słowy, postacie, które są bardzo statyczne. Chociaż to nie jest tak do końca. I słuchajcie, jeżeli przejdźmy sobie na zabójców. Tak więc, moi drodzy, po kolei lecimy. Innymi słowy, ja już widzę postacie niewidzialne. Innymi słowy, Nova, Zeratul i Valera. Często widzę Valerę na first picku. Nie wiem, może gościu chce po prostu grę grać na siłę. Jak zapewne wiecie, są postacie, które niewidzialnych demaskują. Mówię tutaj o postaciach jak Jasno Skrzydła, na przykład teleportuje się i robi bardzo dużą wizję. Następnie mówię o Malfurionie, o Reynorze nawet, który ma drona zwiadowczego. Postawi drona i nawet nie zauważycie, że macie czerwone oczko nad głową i już was widać. I you are screwed. Łatwo was namierzyć i zabić, na przykład taka nowa, która nie ma ucieczek, jak się tylko gdzieś tam pojawi, no to od razu ruszy za nią jakiś Artanis i tak dalej, czy nawet Butcher, jak zostanie później wybrany, to dość ciężko się w taki sposób gra. Kolejną rzeczą jest na przykład Butcher, czyli ja tutaj mówię o postaciach, które mają niewidzialność, postaciach, które można na przykład skontrować na zasadzie oślepienia i tak dalej. I tutaj mówimy właśnie o Butcherze i nawet bym powiedział Illidanie, Zul'jinie. Słuchajcie, Butcher, Zul'jin to są postacie, które jeżeli zostaną oślepione, to walą ślepakami. Butcher się w żaden sposób nie leczy, nie zadaje obrażenia, podobnie jak Zul'jin nie zadaje obrażeń. Nawet jak tak z Dingo odpali, jest nieśmiertelny, to nieważne, bo i tak nie zadajesz obrażeń, idiot. A później prawdopodobnie umrzesz. Od razu tutaj wrzucę wam postać jak z Jasno Skrzydła. Ona jest genialna na kontrowanie takich postaci jak Illidan, właśnie ta trójka, Zul'jin, Illidan, Rzeźnik, Tracer na przykład. Genialna sprawa, no, nawet Valera, właściwie każda postać, która wskakuje i próbuje zrobić obrażenia, jak Kerrigan, jest automatycznie zamieniana w wiewiórę, później oślepienie i taka postać przez bardzo długi okres czasu, 4 sekundy, 5 sekund ogólnie skumulowanych kontr, nic nie robi. Nie zadaje obrażeń, więc przeciwnik zadaje więcej, w cudzysłowie, więcej obrażeń. Przeważnie taka postać zostaje zdemolowana lub musi się wycofać. I healer w tym momencie tam już pod strzała leci. Więc moi drodzy, pamiętajmy o tym, że właśnie te postacie, które wymieniłem, dość ciężko się nimi gra, jeżeli wybierzemy na first picku. Oczywiście każdy z was ma pewien taki dogmat działania, co wybierać na first picku, a czego nie. Ale myślę tutaj o nowych graczach, którzy na przykład nie wiedzą, jakie są mechaniki w grze, że pikują właśnie postacie typu Nova First Pick. To mnie strasznie boli serce, jak to widzę. Następnie muszę tutaj powiedzieć o chroni. Chronia jest postacią, mały smoczek, który ma tam wizję,
rzuca z bardzo dużego dystansu czary, które demolują strasznie wrogów, wraca gościa na miejsce, z którego, gdzie został rzucony ult, tym sobie wycofanie czasowe, coś takiego, no i w tym momencie jest totalna demolka, właściwie to jak się nazywa to, ten z pętla czasu, dokładnie, więc jeżeli zobaczycie chronię na first picku, no to mi się wtedy mordeczko uśmiecha, bo weźmiemy sobie gdzieś tam później jakiegoś niewidzialnego gościa, który może ją zdemolować, albo chociaż jakąś postać, która po prostu wparuje w nią i będzie jej mocno przeszkadzać, czy tam Diablo, czy Kerrigan na przykład, czy Szarogrzywego, który potrafi doskoczyć i zdemolować postać taką jak chroni bardzo szybko, z uwagi na małą ilość życia, ona jedynie ma szansę się szybko wycofać, na przykład Zeratul się koło niej pojawi nagle, to ma gigantyczny problem, jedynie wycofanie szybkie do bazy tym teleportem szybkim, co ona ma, może ją uratować. Genji również też jest postacią, która jest dość łatwa do skontrowania, no ale jednak co chwilę widzę Genji'ego na first picku. Czasami mu się udaje, czasami nie. Różnie to bywa. Słuchajcie, jeżeli chodzi o magów, ja nie mam problemu, jeżeli zobaczę Kalidasa na first picku, bo jest to postać przepotężna, która nie ma ucieczek, ale trzyma się z dystansu i strasznie morduje. Dodaje zmasowane obrażenia, jak mamy dobrych tanków, którzy go chronią. Ja się do nich chyba ostatnimi czasy nie zaliczam, do tych dobrych tanków, więc Kalidas, jeżeli jest dobrze chroniony, zadaje masowane obrażenia. Gul'dan również, patrząc na mapę Braxis, gdzie bardzo szybko czyści zergi, genialny na first pick. Czy na przykład Vala, która świetnie sobie radzi, może się dostosować całym buildem do aktualnej sytuacji panującej na mapie, czy jeżeli chodzi o przeciwników. Jaina nawet, ostatnio strasznie Jainą demolowałem, Johanne, sama wychodziła na przykład solo, to wszystko leciało na niej, nie miała szans, padała bardzo szybko. A więc ogólnie świetna sprawa, prawda? Musimy tu też wspomnieć o takich pikach jak globale, czyli postacie globalne, czyli patrzymy na jakiej mapie jesteśmy, potrzebujemy globali, jest jakiś na przykład klątwa, jest poligon nuklearny, ok, czyli potrzebujemy postaci, które szybko się przemieszczają po całej mapie. Innymi słowy, mówię tutaj o Falstadzie, mówię tutaj o DHC, mówię tutaj o Jasnoskrzydłej na przykład. Więc ogólnie Falstad, postać niezwykle uniwersalna. Ja mam 55 level na tym gościu. Powiem wam, że dlaczego ja tutaj mam taką beznadziejną skórkę? O, na przykład takiego sobie weźmiemy. Więc Falstad ogólnie ma niesamowitego ulta, szkwał, który oszczędza naszych sprzymierzeńców. Robi disengage, czyli sobie koniec walki w tym momencie, odrzuca przeciwników, możemy próbować kraść golemy, świetny dips, ma łapówkę na Hanamurę na przykład, ma strasznie szybko się przemieszcza po całej mapie, z naprawdę dobrą postacią, świetny Kira magów, Kira, demoluje magów lub inne postacie jak Sylvana na przykład, więc sobie radzi sobie chłopak świetnie, więc Falstad na first picku, why not, globali zawsze zawsze, czym więcej, tym lepiej. Słuchajcie, DHK również, jest to Bruiser, przeżywalność ma niezłą. Właściwie to mógłbym powiedzieć solo laner, innymi słowy, potrafi sobie poradzić solo na linii, podobnie jak Sonia, więc moi drodzy, to są dobre piki na sam początek, które potrafią sobie poradzić solo, mają ucieczki, mają regenerację, świetnie sobie radzą, więc taki sposób mniej więcej dobieramy postacie. Oczywiście Ragnaros, tutaj trzeba o nim wspomnieć, jeżeli chodzi o postać, którą możemy wybrać na first pick, z tego względu, że jest potężny. Pomijam już falę Sulfurasa, pomijam jego ulty, ale po prostu wchodzi na fort i bez problemu czyści, albo wchodzi na fort jak atakujemy przy korze na przykład, wejdziemy na fort i mamy niesamowitego dipsa przez jakiś czas i próbujemy dobić tego kora albo dobić przeciwników, żeby później kora rozwalić bez problemu. Tak więc ogólnie jest spora gama postaci, której bym nie wziął na first picka i od razu sobie tu przelecimy tych gości, zdecydowanie nie polecam na first picku Zeratula, nie polecam Nowe na first picku, Tracer, Rzeźnika, nie daj Boże, Abatura również nie za bardzo na first picku, Morales, słuchajcie, to jest postać lecząca, ja bym na first picku się nie odważył ją zgarnąć, z tego względu, że ona w pewnym sensie sugeruje kolejne piki, bo się fajnie kombuje z niektórymi postaciami, to raz, dwa, jednak jakoś czuję, że ta postać, lepiej ją później wziąć, zaskoczyć tym pikiem kogoś, ale nie wiem jakie wy macie odczucie, dajcie znać co myślicie na temat Morales, bardzo mnie to osobiście interesuje. Kolejna postać, którą bym nie wybrał, Sierżanta Petardę, łatwo gościa skontrować, na przykład taką chronią, o rany, albo Kerrigan, albo Jainą.
fajna sprawa. Słuchajcie, Mencika też w sumie, chociaż widziałem Firspika, ale nie. Valyra, w zależności od twojego skilla, ale zdecydowanie, po co ryzykować? Zul'jina, niezbyt. Następnie Illidana na Firspiku, nie. Genji'ego również bym się nie odważył. Chronia, średnio. I Probiusza na Firspiku. No niektórzy sobie nim bardzo dobrze radzą. To jest w zależności jak dobrze gracie tą postacią, ale po co? Lepiej wziąć coś, co ma znaczenie. Na przykład Sylwanę, na przykład Dehakę. Te właściwie postacie są najczęściej w ostatnim czasie, jak patrzę, banowane. I Sylwana jest przeniesamowita, jeżeli chodzi o wyłączanie fortów. I Immortal czy Punisher sobie idą po prostu przed siebie. Dzięki za uwagę, dajcie znać, co myślicie na temat First Picków, kogo wybieracie na pierwszy rzut, kogo byście nie chcieli zobaczyć na First Picku. Dzięki za uwagę, trzymajcie się do następnego filmu. Z Heroes of the Storm, hej. Małe postscriptum, moi drodzy, zapraszam was na konkurs. Konkurs związany właściwie trochę z tym filmem, do wygrania takie słuchaweczki, moi drodzy, całkiem fajne, powiem wam, jakość jest gwarantowana. Organizujemy ten konkurs z HyperX-em, na stronie rivit.pl regulamin jest, o co chodzi, a na Facebooku też jest wpis i tam na fejsie udzielamy odpowiedzi na trzy proste pytanka dotyczące właśnie Heroes of the Storm, więc myślę, że spoko, każdy z was ma szansę wygrać coś takiego. I dzięki patronom, naprawdę dziękuję patronom, to jest cała lista patronów z progu 15 zł, więc super, że mi pomagacie w taki sposób, w szczególności, że za niedługo będziemy rezygnować też z partnerstwa Twitch TV. My chains are broken, you know, tak jak wspomniałem we vlogu, więc czym mniej umów, czym mniej takich granic, tym lepiej dla nas, ogólnie dla rozwoju kanału. Tak więc dziękuję wam serdecznie za wasze wsparcie, no i do usłyszenia w następnym filmie.